Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby postać z trzeciej obsady pojawiłaby się w wariackim wyścigu? A nawet nie jedna postać, bo dwie. A dokładnie chodzi o Maxa oraz Scarlett. Zaskoczeni jesteście? Ja też. Tak więc zapraszam do oglądania. Maxa nie trzeba nikomu przedstawiać. I wiecie, to nie oznacza, że on jest jakoś super lubiany w uniwersum totalnej porażki, czy po prostu jest jakoś super znany. Po prostu myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Tak więc jeszcze raz. Maxa nie warto nikomu przedstawiać. Po prostu jest fioletowo-włosym przygłupem, który myśli, że jest wielkim złem w totalnej porażce. Pokazał, jakim jest wielkim nieudacznikiem oraz jak bardzo te jego złoto tylko i wyłącznie tandeta. Cóż, wydaje mi się, że chłopaczek robi z siebie takiego złego, bo w czasach szkolnych prawdopodobnie głowa lądowała w toalecie. Bardzo często. Z kolei Scarlett jest żeńską wersją Maxa, albo hehe, Maxi Kinga, z tą różnicą, że jest troszkę bardziej poukładana, a przynajmniej wtedy była, niż on. Aczkolwiek ona prawdopodobnie też miała jakieś przykre wspomnienia z głową i toaletą publiczną, wykorzystywana i tak dalej. Reprezentowali oni drużynę Gino Sejwak, a potem jedno z nich reprezentowało drużynę Masquack. Ogólnie pobyt ich na wyspie był niestety całkiem długi, ale hej, mieliśmy darmową rozrywkę w oglądaniu błazna oraz szajbuski. Lepsze to niż płacenie i pójście do takiego cyrku. A więc tak, ten duet w mojej opinii zginąłby w wariackim wyścigu. Jak nie przez wyzwania, to chociażby Don mógłby lekko podkręcić śrubę i wyszłoby z tego całkiem coś śmiesznego. A jak nie Don, to łyżwiarze by ich w Trimiga rozpracowali i z płaczem wróciliby do domu. A wy, co sądzicie o tej dwójce w wariackim wyścigu? Piszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Oraz zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało i wyczekujcie następnych filmów. Na razie i cześć!